Wydaje mi się, że w ogóle generalnie bez ironii i poczucia humoru nie warto się zabierać za tą robotę filmową. Bo wszystko tak na serio, tak do końca, tak dociśnięte, tak bez znaków zapytania, bez wątpliwości, takie dostrzeganie zła wyłącznie, a nie sięganie dlaczego to jest. Ja na przykład od współczesnego kina oczekuję tych odpowiedzi. Drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że ponownie jestem na Scriptfieście przy takim audytorium licznym i wspaniałym. To po pierwsze, a po drugie, że będę miał przyjemność rozmawiać z tak niezwykłym gościem po tak niezwykłym filmie. Panie Krzysztofie, Trzy kolory niebieski Krzysztofa Kieślowskiego, początek trójkolorowej serii, którą zna każdy kinoman, a na pewno każdy uczestnik Scriptfiesty. To był pana pomysł. Przypomnę, ważny jest kontekst. To był czas, w którym runął mur berliński, w którym padł układ warszawski, w którym wszystko zmieniało się bardzo szybko. I chciałbym zapytać, w jakich okolicznościach, najpierw opowiem o całej serii, bo to był pana pomysł, żeby opowiedzieć o hasłach rewolucji francuskiej, wolność, równość, braterstwo, ale nie z perspektywy wielkich filmów historycznych, kostiumowych, tylko prywatnych. Po pierwsze, czy pamięta pan jakieś okoliczności, w których narodził się ten koncept? A po drugie, czy Kieślowski od razu był za? Dzień dobry państwu. Nie ukrywam, że towarzyszą mi duże emocje z tym spotkaniem, z bardzo wielu powodów. Głównie bywam daleko od Żoliborza, tysiące kilometrów. Mam spotkania z niewielkimi grupkami młodych ludzi i przeważnie nie siedzimy na fotelach, tylko zabieramy się do roboty i kombinujemy jakiś tekst. A tu tyle osób młodych. Także coś we mnie wibruje. Po drugie, na Żoliborzu spędziłem prawie całe życie. Po trzecie, jak zobaczyłem salę i państwa, to tak mam niekiedy odczucie, że występuję w charakterze mebla antycznego, bo to tyle lat. Pierwszy raz w tej sali byłem. Tak sobie obliczałem tutaj jadąc z niedaleka, bardzo niedaleka, po sąsiedzku. Byłem tutaj ponad 50 lat temu w tej sali. Sprawa jest bardzo poważna, ponieważ wszystko się poprzewracało, wszystko jest inne. Takie sale jak ta, to nie tylko były takie ciepłe miejsca, w których można było spędzić wagary, ale również to były takie świątynie, bo się szło, żeby obejrzeć ruchome obrazki, które coś ciekawego opowiadały. Dzisiaj nosimy kino w kieszeni. Wszystko się zmieniło. Także mam duże emocje i taką lekką tremę. Pan mnie się pyta, jak to się wszystko stało. I poruszył pan bardzo wiele problemów. Bo mam takie wrażenie, że kino fabularne musi poszukiwać sobie zupełnie nowego miejsca. Z jakiego powodu, to zaraz rozwinę temat. Przyznam się państwu szczerze, że w tej chwili prawie nie oglądam filmów fabularnych. Jestem zanurzony i zafascynowany tą taką zupełnie nowym otwarciem w kinie dokumentalnym. I gdybym miał w tej chwili radzić młodym ludziom, którzy chcą swoje życie związać z kinem, żeby się bardzo temu dokładnie przyjrzeli. W ciągu ostatnich kilku lat obejrzałem kilka arcydzieł. Dlaczego to jest takie ważne dla mnie? Ponieważ mam takie odczucie, że kino fabularne w większości, przecież wszystko to jest wszystko ogólnienie, co mówię i to jest, co chcę zaznaczyć, mój osobisty bardzo punkt widzenia, jest tak pomału, zanurza się w takiej formule neosocjalistycznej.
na tle tych filmów dokumentalnych o takim dużym formacie czasowym, godzinnym, dwugodzinnym. Mogę Państwu kilka tytułów wymienić, które są fenomenalne zupełnie. Prosimy. No, Gianfranco Rosi, Ogień na morzu. Ale żeby daleko nie sięgać, polski film Przypadek Joanny Lagerfeld. Niedawno obejrzałem Łowcy trufli Luki Quandamino. Czy czeski film opisujący bardzo poważny problem związany z polskim katolicyzmem zupełnie od innej strony, fantastycznej zupełnie, z taką ironią, można powiedzieć nawet często z czułością, ale obnażający tę potworną zapaść tej przestrzeni, nazwijmy to duchowej. Czeski film Jak Bóg poszukiwał Karla. Fantastyczne rzeczy zupełnie. Dlatego o tym mówię, ponieważ na tle tych filmów kino fabularne zaczyna być taką jakimś takim landschaftem, taką nieprawdą na tle tych filmów. A tam praca scenarzysty jest zupełnie jakąś inną przestrzenią, ponieważ trzeba być bardzo dobrze przygotowanym, to wszystko jest udokumentowane. A dlatego o tym mówię, ponieważ powiem Państwu, proszę to traktować nie jako reklamę, tylko że gdzieś w tej... Ja z Krzysztofem Kieślowskim zrobiłem 17 filmów, potem pracowałem z innymi reżyserami, ale tak mi się wydaje, że w pewnym momencie już po dekalogu myśmy o tym gdzieś intuicyjnie zupełnie, dzisiaj wiem to na pewno, ale intuicyjnie poszukiwali nowej drogi opowiadania o rzeczywistości. Mi się wydaje, że trzeba poszukiwać korzeni pewnych zjawisk. Mam głębokie poczucie, że suma indywidualnych postaw tworzy masę krytyczną i my jesteśmy od tego, żeby poszukiwać korzeni zła, nie tylko dostrzegać zło i jego pokazywać, ale zastanawiać się, dlaczego tak jest. I pan pytał się o ideę, skąd to się wzięło. Oczywiście to był taki czas. Proszę pamiętać, że moje pokolenie w latach 80. było pełne energii. Powiedziałbym takiego często pięknego, ale nieuzasadnionego w pełni optymizmu. To był czas takiej ogromnej tęsknoty, chęci, wręcz konieczności wejścia w to, co było za żelazną kurtyną. I wtedy, kiedy ten mur runął, ja przyszedłem do Krzysztofa z tą ideą, z tym pomysłem, żeby to jakoś opisać, to, co się dzieje, tą wolność, tą równość, o której się marzyło i to, co miało u podstaw lec tej zmiany okoliczności, w którym się żyło. Ale tak było wcześniej również, przy dekalogu. To była koncepcja, którą miałem w głowie, żeby, jak to Stanley Kubrick nazwał, pisząc przedmowę do angielskiego wydania dekalogu, bardzo ładnie to lapidarnie w dwóch słowach nazwał dramatyzacją idei. To bardzo trudne. Dla Kubricka, wtrącę się, dekalog był jednym z najważniejszych filmów jego życia, on o tym mówi. Tak, ale on to jakoś tak bardzo zgrabnie i chyba trafnie ujął. To jest trudne, ale to jest możliwe. I mi się wydaje, że w tych różnych formułach działania scenarzystów, a naprawdę otwiera się bardzo wiele przestrzeni, to nie tylko jest film fabularny. Film fabularny musi znaleźć swoją niszę, ale to nie jest nic nowego. Lata 60. i 70. to były takie filmy. Gdyby przywołać to Antonioniego i innych, To były bardzo podobne ścieżki, bardzo podobne drogi, bardzo podobne
I proszę Państwa, z tych filmów i od tych twórców wyszedł pewien opis świata, który spowodował jeden z najpiękniejszych okresów w historii Europy i myślę, że również w historii naszego kraju. Spójrzmy na polskie kino fabularne lat 60. i drugiej połowy lat 50. Także to nie było nic nowego, to był jakiś powrót i nowa forma, bo już jak to Krzysztof robił, to już jest zupełnie inne jak gdyby inny temat. My tutaj, bardzo panu dziękuję, od kilku dni rozmawiamy o pracy scenarzysty, współpracy z reżyserem, o funkcji pisania scenariusza, kreowania rzeczywistości i ta długa droga pana i Krzysztofa Kieślowskiego jest ciekawa o tyle, że ona była naprawdę wielowątkowa. To nie polegało zupełnie na tym, że pan daleko w domu, może na Żoliborzu albo na Teneryfie, pisał scenariusz i wysyłał go mailem. Nie było maila wtedy, więc nie mogło tak to się odbyć. Tylko rzeczywiście w tej Francji, kiedy do projektu przystąpił Marin Karmic, skądinąd bardzo ciekawa postać, bo już wtedy producent Chabrola czy René i sam reżyser niegdyś wiele, wiele lat wcześniej, awangardowy, to mówił o tym Kieślowski, pisał o tym w autobiografii. To było naprawdę w połączeniu z operatorem Idziakiem, z kompozytorem Preissnerem, taka, właściwie stanowiliście jeden organizm, bo na przykład i chciałbym, żeby pan nam opowiedział, bo takie zawsze trochę anegdotyczne historie są najlepiej zapamiętywalne, że to dzięki panu w gruncie rzeczy pojawiła się Juliette Binoche, bo to pan się nią zachwycił w filmie według Kundery Nieznośna lekkość bytu, gdzie zagrała Terezę u boku Daniela Day-Lewisa. Zresztą w tłumaczeniu polskie, to nie wiem, czy wszyscy państwo wiecie, wyłącznie Agnieszki Holland jest, bo to był jej profesor Milan Kundera. A sama postać Julie, to z kolei z pana świetnej rozmowy z Mikołajem Jazdonem przeczytałem, że po prostu pan kiedyś pociągiem jechał z żoną kompozytora i dużo się dowiedział o tym, kim jest żona artysty wybitnego, genialnego i jakiego rodzaju to jest trajektoria emocjonalna. Zapytał pan się o współpracę. Taki organizm, prawda? No to po pierwsze, wydaje mi się, że warto powrócić do takich wspólnot twórczych. Mi się wydaje, że Krzysztof był człowiekiem absolutnie wyjątkowym. Ja później pracowałem z kilkoma bardzo dobrymi reżyserami. Niektórzy o takim już pozycji międzynarodowej. Tom Tykwer na przykład. Również tacy, którzy Oscary zdobywali i tak dalej. Ale to było wyjątkowe. Proszę mi wierzyć, naprawdę to było wyjątkowe, ponieważ Krzysztof miał tą taką czuły uścisk ludzi, których dobierał do pracy, żeby wycisnąć ich jak cytrynę, to znaczy słuchał, patrzył, wykorzystywał do końca. Ja zresztą czasami już później, po latach, kiedy nawiązała się między nami przyjaźń, zrozumiałem, że na początku traktował mnie trochę jak tego bohatera z filmu dokumentalnego, wspaniałego zresztą, z punktu widzenia Nocnego Portiera. Że tak patrzył, kombinował, co to za facet młody z takim optymizmem, witalnością. Oczywiście mi to wszystko przeszło. Patrzył, słuchał, notował. I ci wszyscy ludzie, z którymi pracował, zrobił z nimi to samo. Proszę Państwa, kiedy przychodziłem z ideą i z koncepcją, to kompletnie nie było wiadomo, jak to złapać za rogi. To było poszukiwanie bohatera i później, mając w głowie pewne idee, tutaj chcę od razu powiedzieć i proszę to dobrze zrozumieć. Po jakimś czasie sięgnąłem do różnych, wystarczy w tej chwili sięgnąć i wygooglować
pozycje dotyczące teorii scenariusza. I przestrzegam tych, którzy siedzą na sali i chcą pisać scenariusze, żeby za dużo tego nie czytali. To są rzeczy niesamowite. Niekiedy jak czytam te książki, to mi zaczynają tak ręce latać, że w ogóle wydaje mi się, że nie mam szans zabrać się za napisanie czegokolwiek. Wydaje mi się, że pierwotne są przeżycia, pierwotna jest spostrzegawczość, pierwotna jest uważność, pierwotna jest czułość do ludzi, pierwotne jest wybaczanie i zrozumienie, pierwotna jest wrażliwość, empatia, a potem no, trzeba wiedzieć, ale to dosłownie jest kilka zasad i to tych, które, o których wyczytałem na samym początku po spotkaniu z Krzysztofem, kiedy ja mu przyniosłem kilka książek, on mi przyniósł taki wydrukowany na szarym papierze skrypt. To było powielenie tego podstawowej książki. To wydrukowane jeszcze było w łódzkiej szkole filmowej na jakimś powielaczu. Opis tego amerykańskiego paradygmatu, który do tej pory jest absolutnie aktualny. Reszta to są bardzo niebezpieczne czytania, bo to jest zagadywanie i po prostu to, czasami jak to czytam, to wydaje mi się, że czytam tak jakbym czytał książkę związaną z fizyką kwantową. A naprawdę to są o wiele prostsze rzeczy. Proszę zwrócić uwagę, że pewne sukcesy, które odnosili różni ludzie w kinie, to właśnie były oparte na wspólnotach. Żeby wymienić chociażby Felliniego i Flajano i innych. Tutaj był tak, to akurat co Państwo zobaczyli dzisiaj, to nie jest mój ulubiony film, w którym uczestniczyłem, w którym partycypowałem, chociaż bardzo go cenię. Zapytam, który jest Pana ulubiony? Film? Wasz ulubiony film? Czy ma Pan taki? Wie Pan, to musiałem rozdzielić, który scenariusz był najtrudniejszy do napisania. To były dwa. Po pierwsze to jest Piekło, które potem robiłem z Denisem Tanowiczem. I drugi to jest Czerwony. A polega to na tym, że było kilka akcji równoległych. I to jest dla tego, który pisze scenariusz, to jest bardzo trudne, jak się rzuca na taką wodę. Do którego jestem najbardziej przywiązany, to jest Bez końca, który wzbudza we mnie taką nostalgię i sympatię i uśmiech. To są trzy kolory białe. Zresztą muszę powiedzieć, że szkoda, że nie mogliśmy z Krzysztofem pociągnąć tego nurtu ironii w kinie. Takiego spojrzenia czeplinowskiego, takiej miłości do ludzi w ich takim przebieraniu nogami i w takiej bezradności życiowej. Krzysztof miał niesamowitą rękę do tego, miał poczucie humoru. Wydaje mi się, że w ogóle generalnie bez ironii i poczucia humoru nie warto się zabierać za tą robotę filmową. Bo wszystko tak na serio, tak do końca, tak dociśnięte, tak bez znaków zapytania, bez wątpliwości, takie dostrzeganie zła wyłącznie, a nie sięganie dlaczego to jest, dlaczego ludzie to robią, skąd to się bierze. Ja na przykład od współczesnego kina oczekuję tych odpowiedzi. I ten film czeski o polskim katolicyzmie, który jest robiony z takim dystansem, z takim poczuciem humoru, z taką ironią, mówi dużo więcej, jest dużo mocniejszy, jeżeli się mówi prawie szeptem o jakichś trudnych, obrzydliwych sprawach, niż dociska się pedał do końca. Mnie bardzo męczy ze współczesnym polskim kinie na przykład. Przyznam się, że nie dużo tego oglądam, ale męczy mnie taka dosłowność. Takie rozpoczynanie od tego, że uwaga, pokazujemy zło. A nie mam tego spokojnego z dystansem pokazywania przyczyn. To jest strasznie ważne w tej chwili, moim zdaniem. Korzenie zła. Korzenie tych tendencji do budowania opresyjnego świata, do budowania obrzydliwych relacji międzyludzkich, kiedy coś pięknego jest dane na tacy, to się to rozwala. I przyczyny tego mogły być tylko, moim zdaniem, opisane przez
charakteryzację indywidualnych postaw, a te indywidualne postawy tworzą masę krytyczną. Za dużo krzyku, za dużo wrzasku, za dużo pewności siebie, a za mało dociekliwości, dystansu, za mało pytań, za dużo odpowiedzi. Tak mi się wydaje. Poza tym, wiecie państwo, ja już po śmierci Krzysztofa, przed śmiercią Krzysztofa nie miałem takiego, nazwijmy to, ciśnienia na pisanie scenariuszy. Ja cały czas się nie uważam za człowieka zanurzonego mocno w środowisku filmowym, może wcale nie zanurzonego. Uważam się za warszawskiego, żoliborskiego adwokata. Ten swój czas najpiękniejszy w moim życiu to była aktywność adwokacka, czyli taki bezpośredni kontakt z ludźmi. A to wszystko, co z Krzysztofem, który mnie wprowadził w to, a potem z innymi reżyserami, to była taka... Już po jego śmierci to miałem taki okres ciśnienia przez kilka lat. I wtedy napisałem 6, 7, może 8 scenariuszy. I wtedy chciałem coś wykrzyczeć, ponieważ coś się zakończyło. Ale pan mnie pytał o wspólnoty twórcze. Właśnie film Niebieski jest takim niesamowitym przykładem, kiedy po dekalogu, po podwójnym życiu Weroniki było takim przełomem w naszej twórczości. Gigantycznym sukcesem międzynarodowym. Tak. Ale to był przełom, bo to było to, co ja nazywam później takie opowiadanie plamami, to znaczy tworzenie różnych plam, które później jak puzzle trzeba było ułożyć. I tutaj Zbyszek Preisner już po Weronice i po dekalogu i po Bez końca został wprowadzony już bardzo bezpośrednio do naszego wspólnego kombinowania od pierwszych stron scenariusza. Panie Krzysztofie, proszę wyjaśnić, o co chodziło z tymi plamami, żebyśmy się dowiedzieli, o tym mówił i Kieślowski, i pan podkreśla. Co to jest? Oj, proszę państwa, to nie na fotelu i nie przed taką fantastyczną publicznością. To są sprawy już tak zwanej kuchni. I to należałoby postawić jakieś biureczko, jakieś krzesełko i najwyżej kilkadziesiąt osób i po prostu usiąść i zacząć kombinować. To jest temat na przyszłoroczną skryptwiestę. Robię to w różnych miejscach na świecie czasami, chociaż mam coraz mniej energii, siły. I chyba nie tylko z powodu metryki, ale z powodu takiego przygnębienia tym wszystkim, co się dookoła dzieje. Człowiek traci taką witalność. Dlatego tak strasznie jestem w tej chwili przywiązany do tych dokumentów. Naprawdę. To podziwiam tych ludzi, którzy to tworzą. Podziwiam ich pracę. Ale powróćmy do filmu Niebieskiego. Zwróćcie uwagę państwo, że myśmy zupełnie świadomie to zrobili. Muzyka staje się bohaterem filmu. Bez tej muzyki tego filmu by nie było. Powiem więcej. Zbyszek Preisner był nie tylko od początku pisania scenariusza, wiedział, co się dzieje na tych kartkach, ale był również cały czas przy montażu. I teraz powracamy do pewnej wspólnoty. Straszny błąd robi 80-90% reżyserów. Straszny robi błąd, że bierze tekst jak towar, że nie współpracuje ze scenarzystą, że nie stara się dociekać jego intencji, że od początku nie współpracuje z kompozytorem, operatorem. Ta bliskość Krzysztofa, wszystkich ludzi, którzy z nim pracowali i ta umiejętność wyciskania z nich jak najwięcej powodowało to, że to jego powiedzenie, że są dwa najważniejsze momenty w tworzeniu filmu, to jest scenariusz i montaż. Bo on współpracując z tymi wszystkimi ludźmi w taki sposób, jak to robił, życzliwy, ciepły, z umiejętnością wyrwania wszystkiego, co jest możliwe,
powodowało to, że w tej sali montażowej, a on montował filmy bardzo długo, miał ku temu możliwości, ponieważ miał takich producentów, którzy mu pozwalali. Był taki moment, kiedy to on zarządzał, jak gdyby, co ma być robione, kiedy ma być robione, jak długo ma być robione. To pracował tak jak malarz, który właśnie od tych ludzi powyciskał jakąś ilość farby, którą później nakładał na przy montażu na ekran. To między innymi jest taki małe ukłucie do tego pana pytania o opowiadanie plamami. Muszę powiedzieć, że jeżeli coś odkryłem przez pracę Krzysztofa zupełnie dla mnie nowego, to był ten fenomen jego pracy jako montażysty. To było wielkie, naprawdę. To było fantastyczne. Oczywiście miał swoich operatorów, z którymi współpracował bardzo blisko, ale tutaj w filmie niebieskim to znowu pojawia się operator, pojawia się kompozytor Zbyszek Preisner, Sławek Idziak. To się rzadko zdarza, proszę Państwa. Ja byłem przy każdej wersji montażowej. Może dlatego, że myśmy mieszkali wtedy razem, to był Paryż, ale to była cały czas permanentna współpraca. Tak się nie dzieje normalnie. A mówię to w pełni świadomie, ponieważ później pracując z innymi reżyserami, gdzie powstawały niezłe filmy, a może nawet filmy, które bardzo lubię, bardzo, bardzo, na przykład Niebo Tykwera. Uważam to za bardzo ważny, niedoceniony film w momencie jego premiery. Zresztą były problemy z tą premierą, ponieważ miała być we wrześniu 2001 roku i akurat był zamach na World Trade Center. Zaprzepięto kilka miesięcy, premiera była w Berlinie. Dla mnie to jest bardzo ważny film. Bardzo ważny z punktu widzenia formy, z punktu widzenia pewnego sposobu opowiadania, bo to pojawia się, o co pan pyta, o plamy, pojawia się to, co ja nazywam filmowym freskiem, a nie takim ściganiem się z dokumentem na realizm. To może tyle na razie. Bardzo dziękuję. Oczywiście za moment będziemy wdzięczni za Państwa udział w naszym spotkaniu, ale myślę, że to, co naprawdę mnie bardzo interesuje, a wierzę, że to jest też intencja słuchaczy naszych i widzów. A pytał pan o Binosz jeszcze. Pytałem o Binosz, ale myślałem, że jakoś tak. Nie chce pan o tym opowiedzieć. Nie. Nie mogę opowiedzieć, ale z innej perspektywy. Tak, to jest po pierwsze, tak się składa, że i to jest intuicja pełna intuicja. Wtedy, proszę Państwa, ile lat temu, że tak się składało, że na bohaterów, bohaterów tych opowiadań przeważnie sięgali po kobiety. To była absolutna intuicja. Może wynikało to z takiego przywiązania ogromnego do naszych matek i Krzysztofa i mojej, które wcześniej w tragicznych okolicznościach odeszły. Miałem szczęście, że to, co naskrobałem, albo to, co wykombinowałem, już również po śmierci Krzysztofa, chciały w tym uczestniczyć wspaniałe aktorki. Przypomnę, że w Niebie była Cate Blanchett. I tak, z Binosz to było tak, że myśmy się długo zastanawiali, kto może tą rolę zagrać. Krzysztof jeździł, rozmawiał z różnymi aktorkami. Miał wtedy taką pozycję i taką fascynację jego osobą we Francji, że tam były nawet takie próby, nazwijmy to delikatnie, dostania się do tego filmu przez różne francuskie gwiazdy. Binosz się wzięła rzeczywiście z takiej mojej fascynacji nieznośną lekkością bytu.
wydawała mi się ona tam zupełnie niesamowita. To był początek wielkiej kariery i jej partnera. Daniela Day-Lewisa. Tak, i jej. I opowiem Państwu anegdotę. Krzysztof z nią się spotkał w Paryżu na placu Clichy. Ja siedziałem w domu. Wrócił i mówi do mnie, słuchaj, ona jest fantastyczna, chciałbym, żeby ona zagrała, ale ona jest po prostu za młoda do tej roli. Ja jej to powiedziałem. Rozstaliśmy się z niedopowiedzeniami. Następnego dnia lub kilka dni później przyjechał motocyklista z taką dużą kopertą, na której było kilkadziesiąt jej zdjęć, gdzie ona sobie obcięła włosy, zrobiła charakteryzację. I Krzysztof już wtedy wiedział, że ona będzie grała w tym filmie. Jeśli są aktorzy na sali, to jest patent. Więc nie, mi się wydaje, że to świadczyło o tym, że ona po pierwsze zrozumiała, co przeczytała. Po drugie, doskonale wiedziała, co ma zrobić. I to tylko świadczy o jej takiej bardzo, bardzo takiej inteligencji aktorskiej, takiej przenikliwości. Dlatego tylko powiedziałem, że to była właśnie metoda Krzysztofa takiego wciągania w materię, w cały kontekst intelektualny, psychologiczny, że to nie było to, co masz zrobić, ale to było pytanie, jak to zrobisz ty, co z siebie dasz. Pracując później z innymi reżyserami, byłem bliżej lub dalej, ale nigdy to nie było tak zbudowane, jak było u Kieślowskiego. Nigdzie. A mogło być, ponieważ producenci, którzy to robili, dawali ogromne możliwości. Ja jeszcze wtedy, przed kręceniem tego filmu, widziałem taki film z reżyserem, w którym pokładałem ogromne nadzieje we Francji. Ogromne. Jest mi strasznie, strasznie szkoda, że on jakoś tak wypadł z takiego obiegu. To był Leo Carax. Kochankowie z Pont-Neuf. Tak, tak. Ja to widziałem i też byłem tym zafascynowany, a wierzyłem w to, że Leo Carax będzie taką naprawdę wielką marką, wielką postacią kina francuskiego. I proszę zwrócić uwagę, że w tym Kochankowie na Pont-Neuf tam również jest taka próba plamiastego ujęcia opowiadania. Nie, bo chciałem zapytać tak naprawdę o tę wolność, która jest enigmatyczna w tym gorzkim bardzo filmie, jak się głębiej zastanowić, bo o gruncie rzeczy opowiadającym, że tej wolności nie ma, że jest ucieczka przed wolnością, podejrzewam, że From był dla pana też lekturą istotną, bo to dla pokolenia intelektualistów była właściwie Biblia. I że sława tego filmu, no ja pamiętam moment, ja byłem licealistą wtedy, kiedy w kinach pojawił się Trzy kolory niebieski, więc to był, tu jest bardzo dużo bardzo młodych ludzi, dla 17-18-latkowie czują ściemę, mówiąc kolokwialnie, czują, jak to nie jest ich. Myśmy byli wszyscy absolutnie zakochani w tym filmie. Byłem chyba 4 razy w kinie, to może nie jest rekord świata, ale jednak świadczy o tym, że jakoś udało wam się nawiązać bardzo mocny kontakt ze wszystkimi pokoleniami. Ale myślę, że siła tego filmu wciąż, bo zdarza się, że jako dziennikarz bywam w bardzo różnych egzotycznych miejscach i ten Kieślowski, wasz duet, to jest nieustannie punkt odniesienia. I Niebieski jest filmem, który naprawdę jest doskonale znany, a już ilość inspiracji, nawiązań, sceny w basenie, ile razy to oglądaliśmy w światowym kinie, polega również na tej gorzkiej otoczce, tego hymnu o miłości, który, że awers ma swój rewers w tym filmie. Że to, że jesteśmy wolni, że szukamy wolności, że można żyć po życiu, właściwie jak się głębiej zastanowi, i na tym polega mistrzostwo tego scenariusza, mamy nieustannie kontrargumenty, że właśnie jest inaczej. Wiecie Państwo, ten film miał się zupełnie inaczej kończyć. Niestety
producent już doszedł do wniosku, że to będzie za kosztowne. Myśmy mieli wtedy, a było to w kontekście rozwoju nowych technologii bardzo dawno temu, mieli taki pomysł, żeby ten hymn na zjednoczenie Europy był zagrany na Polach Elizejskich w Paryżu i żeby był transmitowany do kilkunastu stolic w Europie, żeby był jeden dyrygent i te wszystkie orkiestry w różnych stolicach, żeby grały, żeby tworzyć taki no, znak, symbol. Dzisiaj by to było o wiele łatwiejsze. Wtedy to było za kosztowne i koniec jest taki, jak jest. Natomiast opowiem Państwu o pewnym kontekście tu i teraz. Kiedy z Państwem rozmawiam, to w tej chwili w Chinach, do których jeździłem przed cholerną pandemią, odbywa się retrospektywa. Przez wielkie wydawnictwo chińskie zostały wydane wszystkie scenariusze. Rozmawiałem wczoraj z kimś, kto w tym uczestniczy. Mówię to nie dlatego, że Państwu mówię, że to się odbywa, tylko w kontekście pojęcia wolność i żebyśmy doceniali pewne rzeczy do końca. Ponieważ pytam się, co tam się dzieje w tym przeglądzie. A ta osoba mi mówi, no tak, puszczają dekalog. Ja mówię, no i co? No tylko jedną część, ósmą. Reszta wykasowała cenzura, nie wolno. To samo z kolorem, z kolorami, które są, były powycinane. Nie ma się na to żadnego wpływu. Natomiast kiedy jeździłem wcześniej, to proszę mi wierzyć, miałem spotkanie z studentami w tej innej przestrzeni jednak kulturowej, to u tych młodych ludzi był płacz, jak obejrzeli niebieski czy czerwony. I miałem wtedy takie poczucie, że tam coś się gotuje pod spodem, że jest okej, że to dziecko w dobrym kierunku. A wczoraj się dowiaduję o tym, że puszczany jest dekalog wycięty w 90%. Więc jest jak jest. I pan się pyta o wolność, tak? No mi się wydaje, że ona jest, jak to mówili mądrzy ludzie, nie jest dana, jest zadana. I to jest znowu temat, jak to się dzieje. Ja muszę powiedzieć, że bardzo dużo na studiach, w zasadzie bardzo mało chodziłem na te wykłady obowiązkowe, siedziałem w bibliotece i czytałem na temat korzeni nazizmu. Bo tak mi się wydawało, że nie mogę być dobrym prawnikiem, jeżeli tego nie poznam, tak zwane korzenie bezprawnego prawa. Nie mogłem znaleźć odpowiedzi, kiedy to się zaczyna. Dopiero trafiłem u jednej z moich idolek, u Hanny Arendt, takie zdanie, że to się zaczyna wtedy, jeżeli domena publiczna wkracza w domenę prywatną. Nie będę rozwijał tego tematu, bo nie chcę tutaj tworzyć różnych politycznych asocjacji. Natomiast wydaje mi się, że to też jest temat, żeby wystukać wiele obrazków, które będą nam opowiadały, jak to się dzieje i skąd to się bierze. To zaciskanie tej żelaznej łapy na pewnej wolności, którą trzeba pielęgnować. Bardzo dziękuję panu. Proszę państwa, czy są pytania? No też mam jakiś mikrofon, żeby... Bardzo dziękujemy. Mamy mikrofon, proszę bardzo. Bardzo dziękuję za panel, wykład, odpowiedzi na pytania. Chciałbym... Nie wykład, taka sobie pogaducha, wie pan, bo to wykłady to jest poważniejsza sprawa. Chciałbym dopytać o
dwie rzeczy, jeżeli można. Jedna nawiązuje do tego, co pan powiedział o tym, że w filmie przede wszystkim są emocje, wrażliwość, empatia i inne. I chciałem zapytać o te, jak ja to przynajmniej nazywam, czarne przerywniki, które pojawiają się w momentach, kiedy Julie wraca, tak się domyślam, jakoś odczuwa jakoś to, co się stało na tyle mocno, że ją to paraliżuje, powiedzmy tak. No nie chcę zadać pytania, skąd się wziął pomysł na coś takiego, ale pytanie w tym kierunku, czy to był pomysł scenarzysty, reżysera, jak to zostało, czy wymyślone, jaka była inspiracja i też troszeczkę podpytać o jakieś może inne sposoby wyrażania emocji, które na przykład się nie pojawiły, a był taki plan. Wie pan, ja nigdy nie odpowiadam na pytania, kto przyniósł co. Chcę tylko panu powiedzieć, że w momencie, kiedy myśmy pisali ten scenariusz, to Krzysztof wykonywał kilkanaście innych rzeczy bardzo ważnych. Miał promocję Podwójnego życia Weroniki. Przygotowywał preprodukcję Trzech kolorów. No to wszystko na mnie spoczywało. Ja musiałem przynieść bohaterów, ja musiałem kombinować. Nawet powiem, że na tym tle pojawiały się pewne między nami po raz pierwszy takie scysje, bo to było napięcie. A ja jestem człowiekiem bardzo słabo zorganizowanym. A poza tym były takie poważne zastoje. Ten zastój polegał na tym. Tu taka uwaga. To jest bardzo piękny moment przy takiej tej działalności kreatywnej, twórczej, kiedy powołuje się do życia bohaterów i nie wie się, gdzie oni pójdą, gdzie się znajdą, jak będzie wyglądało ich życie. Ogólnie wiemy, kim są, w jakim miejscu żyją. Myśmy nigdy nie wiedzieli, gdzie bohater pójdzie, co się z nim stanie. I przy pisaniu tego scenariusza był taki moment takiej jakiejś wielkiej, prawie nierozwiązywalnej pułapki. Kiedy myśmy żyli, kiedy wykonuje ten pierwszy, nazwalibyśmy w scenariuszu punkt zwrotny, czyli zmienia swoje całe życie, chce o wszystkim zapomnieć, chce być wolna. Okazuje się, że to jest niemożliwe. Ale to niemożliwe musiało być wykonane jakimś zdarzeniem. I wyprowadziliśmy ją z tego pięknego domu do jakiegoś mieszkania w takiej zwykłej paryskiej dzielnicy. I naprawdę to trwało kilka tygodni, kiedy nie wiadomo było, co z nią zrobić. Jak ją z tego wyciągnąć. I wtedy pamiętam tutaj na Żoliborzu pod prysznicem, wróciłem do Warszawy, przyszedł mi pomysł z tymi zdjęciami, które państwo widzieli. I wszystko poszło z górki. Ale chcę tak na marginesie troszeczkę poteoretyzować. Wydaje mi się, że największym sukcesem w tej strukturze opowiadania plamami jest to, jeżeli uda się w sekwencjach opowiedzieć osobne, autonomiczne historie. Jeżeli uda się je zbudować również w tym paradygmacie amerykańskim. Ale to wymaga braku pośpiechu przy pisaniu scenariusza. W każdym razie przystąpienia do niego w jakimś ogromnym skupieniu. Tam jest taka scena w tym klubie live show. Tam jest opowiedziana, udało się, znaczy bardzo jestem przywiązany do tej sceny, bo udało się opowiedzieć w tej sekwencji, która trwa, nie wiem, 4 minuty, 5. Opowiedzieć w zasadzie całe hasło wolności. Jeżeli tak się udaje co chwilę kroczyć takimi sekwencjami, gdzie na przykład ktoś włącza telewizor, widzi film i od razu się wciąga, ponieważ ma bardzo mikro, krótkie opowiadanie. Dlatego ja zawsze namawiam, żeby to, co jest jakąś niesamowitą pomyłką,
z którą się spotykam bardzo często, kiedy dostaję scenariusz, teraz już nie dostaję, bo nie chcę, nie mam siły tego czytać, do recenzowania, czy do ktoś mi się pyta, żebym się z tym zapoznał i tak dalej, to jest ten jakiś potworny nawyk takiego walenia dialogów po parę stron. Dialog narracyjnie chyba musi być ostatecznością. I chyba dialog polega na tym, żebyśmy raczej dowiedzieli się coś ciekawego o bohaterze, a nie tym, żeby był motorem napędowym narracji. Mam takie, jest taki wielki przykład w trzeciej części Ojca Chrzestnego. To jest spotkanie z byłą żoną bohatera głównego. No to jest tak wielkie i właśnie tak potwierdzające, że akcja już się odbyła. Już wszystko wiemy, co się zdarzyło w życiu tych ludzi. Ale odkrywamy ich w tych kilkaminutowej rozmowie. Zagalopowałem się, już zapomniałem, co było na początku. Nie, myślę, że to jest punkt, bo mamy trochę taki... Aha, o wolności, tak? No, pan pytał dokładnie o to chyba, o czym pan opowiedział, o jakieś bardzo konkretne rzeczy, takie wyciemnienia, ale myślę, że ta odpowiedź jest adekwatna, tym bardziej, że dostałem znak, że mamy ostatnie 10 minut. Można by słuchać godzinami wypowiedzi pana Krzysztofa Piesiewicza, ale niestety festiwal trwa, więc jeszcze jedno pytanie, bardzo proszę. Przede wszystkim bardzo dziękuję i Łukaszu, i panie Krzysztofie, i Krzysztofie Kieślowski, jeśli mam nadzieję, że się gdzieś z nami łączysz, bo Niebieski jest dla mnie też historią powracania do życia, bo sam miałem okazję być uczestnikiem ciężkiego wypadku samochodowego. W jednym teraz z promocyjnych materiałów o jakby tej rewitalizacji trzech kolorów widziałem powrót do jednego z wywiadów, w których pan, panie Krzysztofie, opowiadał pan o trzech kolorach jako konfrontacji z nadziejami, ale i obawami wobec integracji europejskiej. I chciałem się zapytać, co pan czuje teraz jakby w kontekście tego, gdzie jesteśmy i tego, że no jest za naszą wschodnią granicą teraz wojna w Europie. Postaram się opowiedzieć to w kilku zdaniach. Po pierwsze, dla mnie, a proszę wierzyć, dużo się naczytałem. Jestem prawnikiem z wykształcenia. Jednocześnie fascynowała mnie historia, oczywiście nie ta, która tworzy mitologię, bo tu znowu taka uwaga na marginesie, a propos filmu dokumentalnego. Film dokumentalny może uczestniczyć bardzo silnie, pięknie. Ten wielkoformatowy film dokumentalny może uczestniczyć pięknie w oczyszczeniu historii z fałszerstw. I to się dzieje. Film dokumentalny może uczestniczyć w konieczności pisania wielu historii, wielu społeczeństw od nowa. Również polskiego. Historii Polski. Dla mnie Unia Europejska jest najpiękniejszym projektem ludzi żyjących w Europie. Najpiękniejszym, wyjątkowym i wcześniej niespotykanym. Nie tylko dlatego, że miała w założeniu, żeby się nie zażynać, bo przecież historia Europy to jest jedna wielka rzeka krwi, tylko dlatego, że u podstaw tego legły fantastyczne wartości. I jeżeli to mówię, to znaczy się, że to, co się dzieje, jest dla mnie katastrofą mojego pokolenia. Bo nie chodzi o to, że już się coś stało, tylko trzeba odczytywać korzenie tego, co za chwilę może wyrosnąć. I to byłaby katastrofa. Absolutnie, dla mojego pokolenia. Klęska, to znaczy przegrane. Już jest częściowo to przegrane. Co ja mam na myśli?
rozwalenie pięknej idei i pięknej struktury. Po prostu. Nic więcej nie mam na myśli. I to jest wybór, to jest znowu wybór. To nie jest tak, że ktoś narzuca. Suma indywidualnych postaw we wszystkich sprawach tworzy masę krytyczną. I wydaje mi się, że zajmowanie się jednostkami, ich mentalnością, ich systemem wartości, ich dążeniami, ich pragnieniami, ich rozpaczą, to również jest zadanie kina. Nic więcej nie myślę. Tylko myślę to. Nic więcej. Że kwestionowanie tego jest po prostu przegraną mojego pokolenia. Mam wrażenie, że to, co zrobiliście panowie razem i to, co robił pan po odejściu Krzysztofa Kieślowskiego, czyli właśnie w tematyce uniwersalnej i dotyczącej wielości, panowie zauważaliście jedność, liczbę pojedynczą i właśnie tego człowieka, o którym pan przed chwilą powiedział, co jest zadaniem kina, jednym z zadań kina. I myślę, że fakt, że ta energia państwa się do nas tu przebija, to zasłuchanie, naprawdę, ja to czuję, pan myślę, że też to czuł dzisiaj, to jest właśnie taka lekcja mistrzowska, którą otrzymaliśmy od Krzysztofa Piesiewicza, który był gościem Skrypt Fiesty. Bardzo dziękuję. Krzysztof Piesiewicz. Ja państwu dziękuję.